To już 27. Międzynarodowy Festiwal Lato z Chopinem imienia Barbary Hesse-Bukowskiej, organizowany przez Uzdrowisko Błyskozdrój S.A. A z nami pan Krystian Tkaczewski, dyrektor artystyczny festiwalu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panią, witam Państwa. Panie Krystianie, kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu zagościła do Błyska. Co może pan powiedzieć o tegorocznym wydarzeniu? 27. Międzynarodowy Festiwal Lato Chopina imienia Barbary Hesse-Bukowskiej jak zwykle przyciąga znakomitych pianistów, laureatów międzynarodowych konkursów pianistycznych tutaj do pięknego Sanatorium Marconi w Błysku-Zdrój. Już dzisiaj rozpocznie się ten festiwal. Ja będę mieć zaszczyt zainaugurować zmagania dzisiejsze festiwalowe. Będzie mi towarzyszyć młody pianista, wschodząca gwiazda pianistyki z Norwegii, Samuel Sabach. W sumie będzie 6 koncertów festiwalowych, będą powroty pianistów, którzy występowali tutaj w przeszłości, będą też debiuty znakomitych artystów. Także ja myślę, że każdy z melomanów znajdzie coś dla siebie. Będą występowali pianiści z takich krajów jak Polska, Stany Zjednoczone, Japonia, Litwa, Chiny i Norwegia. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Jest pan dyrektorem artystycznym od 2014 roku. Czy może pan zdradzić, jak rozpoczęła się ta miłość do fortepianu i jak przebiegała pana droga do tego, aby stać się tak cenionym artystą na świecie? Dziękuję za takie słowa, to jest bardzo miłe. Błysko to, jak często wspominam, taki mój drugi dom tutaj. Przyjeżdżałem tutaj już nawet nie liczyłem, ale wiele razy miałem zaszczyt być przyjacielem pani profesor Barbary Hesse-Bukowskiej. Tu przyjechałem jako młody student jeszcze i grywałem bardzo często. W miarę jakby rozwoju czasu rozwijałem też inne projekty, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Hartford. I stamtąd przywoziłem do Błyska bardzo interesujących pianistów i to zauważyła pani profesor Barbara Hesse-Bukowska i w 2013 roku poprosiła mnie, żebym przejął ten festiwal i oczywiście spełniłem życzenie pani profesor. No i od tego czasu staram się rozwijać ten festiwal. Ściągam coraz to ciekawszych, nowych pianistów tutaj do Błyska. Tutaj można się pochwalić wieloma gwiazdami, które wypłynęły, tak można powiedzieć, na szersze wody pianistyki. Tak jak Mao Fujita, który występował tu czterokrotnie. Teraz zwycięży w konkursie międzynarodowym imienia Czajkowskiego. Tak samo jak koreański pianista Yehong Park, który właśnie w zeszłym roku zwyciężył w kolejnym wielkim konkursie w Buzonie we Włoszech. Także wielu pianistów, którzy tutaj ja sprowadzam jako młode takie perełki, wypływa na szerokie wody pianistyki. Czyli w Błysku znalazł się pan za sprawą pani Barbary Hesse-Bukowskiej. Jak pan wspomina panią profesor? O, to była prawdziwa dama pianistyki, nie tylko artyzmu, ale też i w życiu. Niezwykle skromna osoba, ale wielka pianistka, wielki człowiek. Ja osobiście wspominam jej wykonywanie mazurków Chopina. Jest dla mnie bardzo bliski temat, bo temu też poświęciłem całe swoje życie, moją pracę doktorską i wiele badań naukowych i uważam, że to jedne z najciekawszych, choć trochę niewystarczająco eksponowanych dzisiaj i trochę zapomniane przez dzisiejszych pianistów wykonania, bo to jest jakby geneza polskiej pianistyki i chopinistyki. A przed dyrektorem takiego przedsięwzięcia jak ten festiwal stoi wiele wyzwań, między innymi właśnie dobór artystów. Czym kieruje się pan, zapraszając wykonawców na festiwal? No przede wszystkim zawsze myślę o publiczności. Staram się, wiadomo, mimo ograniczeń budżetowych, tutaj nie możemy sobie pozwolić na takie ludzi z wielkimi nazwiskami może i bardzo słynnych, ale zapewniam Państwa, że tych, których sprowadzam, wcale nie są gorsi, a tak jak wspomniałem, w bardzo krótkim czasie stają się gwiazdami pianistyki. To jest jakby najważniejszy dylemat. Nie ukrywam, w tym roku było bardzo to ciężko przekonać wielu pianistów. Zwykle to nie jest problem, ale przez bliski konflikt i wojnę na Ukrainie wielu pianistów, szczególnie amerykańskich, było bardzo zainteresowanych, ale jednak ten niepokój bliskości do granicy był problemem w tym.
proszę w takim razie jeszcze zdradzić, co przygotował Pan na wieczór finałowy. A w koncercie finałowym, który odbędzie się 24 lipca, będą troszeczkę zmiany, bo miał wystąpić Paweł Wojciechowski z Polski, ale niestety niedyspozycja sprawiła, że nie mógł przyjechać, ale myślę, że zastępstwo, które zapewniłem, będzie nawet może i ciekawsze dla wielu, części publiczności. Będzie to chiński pianista Sheng Ye Chen, ale on studiuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, skończył nad maturę polską w liceum, także jest taki trochę polski Chińczyk. Tak? A dosłownie dwa tygodnie temu otrzymał trzecią nagrodę na międzynarodowym konkursie imienia Józefa Władysława Krogulskiego w Tarnowie, którego też jestem dyrektorem artystycznym, i porwał i publiczność, i jury. Dlatego myślę, że tak samo porwie włoską publiczność. A towarzyszyć mu będzie jako młodszy pianista, ale też wschodząca gwiazda, japoński pianista mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Haruki Takeuchi. Także myślę, że to będzie mieszanka wybuchowa i na zakończenie festiwalu coś wspaniałego dla melomanów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.